A w dzisiejszym filmie zapoznamy dorosłe emu z ich maluchami. Czy samica faktycznie może zrobić krzywdę młodym? Zobaczymy także, co u naszej gęsi, co z jej jajami i co zaradzimy na tę sytuację. Zerkniemy, jak tam mają się nasze maluchy na ich nowym wybiegu oraz zmienimy troszkę oczko wodne. Zapraszam do oglądania. Witam także bardzo serdecznie nowego wspierającego. Bardzo wszystkim dziękuję za wspieranie tego kanału, za wspieranie mojej twórczości. Czy to właśnie poprzez zostanie wspierającym, czy poprzez Tipli jako donate. Link do Tipli, jak i do wspierania macie w opisie filmu. Dzięki wielkie. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Adrian, czyli Pasowix, i witam was w najnowszym odcinku na tym kanale. A dzisiaj tytułowo zajmiemy się, tak jak też słyszeliście przed chwilą, maluchemu, które już specjalnie zbyt długo z nami nie zostaną, bo za miesiąc one już będą coraz gorsze do transportu, do nowej hodowli. Mam nadzieję, że sobie jeszcze pooglądacie. Zobaczymy, kiedy nowy hodowca je będzie chciał odebrać. Jednak na początek, tak, musimy sobie ogarnąć oczko u kaczek, które ostatnio wpuszczaliśmy. Zobaczycie, jakie się już fajne zrobiły, takie do człowieka. Dodatkowo podchodzą, już naprawdę fajnie się cieplają w tym wszystkim. Super to wygląda. Damy im od razu jedzonko, żeby one się zajęły jedzeniem, a ja się zajmę wymianą tego, co tutaj jest. I ogólnie myślę o zdjęciu tej folii stąd, skoro woda i tak się tam utrzymuje, ale to może innym razem. Albo byśmy wyciągnęli te folie? Zaraz zobaczymy, jak wywalimy wodę. W sumie to wiecie, skoro ta woda siedzi tam już tyle czasu, nie wsiąka się, to oczko już jest tu chyba z 3 lata, to wydaje mi się, że ziemia już nie powinna tak wbijać tej wody. Jest dzisiaj też ciepło, ale nie jest tak dużo, jak było ostatnio, bo ostatnio to była masakra. Czy ja tu będę dał radę tak ładnie wyciągnąć? Tu się boję. Wow, 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 kamyczki lecą. Jak to nie będzie działało i będą się dawać nową folię, to będę zły. Całe brudne łapy już z błota. Musiałem tu podtrzymać kamienie trochę. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Ale przydałaby się renowacja temu oczku. Tylko nie dopóki kaczki tutaj są. Chciałeś, Adrian, to masz. Albo na górę. Nie wiem, jak to fizycznie działa. Żeby woda nie była taka brudna. Żeby po prostu woda sobie leciała po skałkach, a nie podbijała ten muł. No dobrze, woda się nam tutaj dość w miarę nalała. Jest taka mętna, zamulona, ale w stawach przecież też tak jest. Więc po prostu jest naturalnie i wydaje mi się, że też tak szybko się nie będzie nagrzewało jak na folii, no bo nie będzie tego czarnego takiego przyciągającego słońce. A to mają tylko do pływania i tak, więc poidła mają normalnie, to jest do pływania, więc niech służy do pływania. Chociaż wiadomo, kaczki to kaczki, będą z tego piły pewnie. Tu sobie sam narobiłem niezłego bajora, bo wyciągałem muł i wywalałem wodę.
muszę wyciągnąć też to. No nic, czekamy aż się tak do końca naleje do brzegów i zobaczymy, czy małe będą zainteresowane. Tutaj w miejscu, w którym nalewam wody, ta woda jest taka fajna, taka przeźroczysta w miarę, więc może tam też brud opadnie, chociaż jak się będą w tym kąpać, to może być ciężko. Biegusy przyszły na szamkę, bo one mają zboże, a oczywiście pasza lepsza, więc przyjdziemy im wyjeść. Ale zobaczymy, może też się zainteresują oczkiem, bo dalej nie chcą być na dużym wybiegu. I czy mam tu może jakiegoś specjalistę, który mi powie, czy to są kaczki czy kaczory? Bo mi się wydaje, że to są chyba trzy kaczki i kaczor. Ten tutaj to kaczor, tak mi się wydaje, a tamta cała reszta to są kaczki. Jakoś tak coś czuję. No to przecież wygląda 100% jak kaczka. To jak kaczor, to jak kaczka i tamta jak kaczka. Zerknijmy sobie jeszcze do gąski. Witam moich wspierających. Cześć. Witam, jeżeli to oglądacie. Wchodzimy sobie tu. Siedzi. Oczywiście, że siedzi. Się przykryła jeszcze. Masz tam coś jeszcze pod sobą w ogóle, stara? Są tam jajca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Chyba dziewięć. Sprawdźmy w ogóle, czy tam jest szansa na cokolwiek. Strasznie lekkie się wydają. Dobra, sprawdzamy. Pierwsze jajo. Niestety. Wiecie co, ja coś czuję, że po prostu nie będzie nic z tego. Tylko on się po prostu olał sprawę. Chociaż... Ale nie wiem, czy to nie jest płyn tam. O nie. A już myślałem. Coś nie bulka. Są bomby atomowe. Widzicie, co szkoda mi po prostu, bo ona tyle lat już jest u mnie. Ona ma naprawdę chyba z 4-5 lat i w życiu nie dosiedziała tych jaj. Puste. Puste. I może po prostu, wiecie, kupić jej maluchy w tym roku, jak będzie siedzieć dalej. W czwartek jest targ. Cholera, wydawać znowu pieniądze na coś, co mi nie jest potrzebne, żeby uszczęśliwić zwierzę. Chyba tak. Cóż, zostaje jej to jajeczko jedno. Oddam jej to. A chyba będę zmuszony podziałać coś w tym temacie. Żeby po prostu... Biedactwo moje. Tak się tam chowam. Biedna taka się siedzi tam. I wiecie, kupić jej. Nigdy nie dosiadywała, siedziała 2 tygodnie. Teraz dość trochę siedzi. I będzie taka załamana? No tak nie może być. Kupimy ci jakieś chociaż 2 dziecka, żebyś miała. Chociaż 2. Lecimy po siatkę do naszego wybiegu. Emu, tymczasowego, chwilowego się okaże. Zbijemy sobie i puścimy z tej ręcznie robionej roboty na coś nowego. Chciałem, szczerze powiedziawszy, trochę więcej tej siatki i że będzie to duży wybieg, ale chyba się troszkę pomyliłem, bo wcale jej tak dużo nie ma. Zobaczymy, co uda mi się z tego upiścić. Jestem bardzo ciekawy. Maluchy, jak widać, sobie świetnie korzystają. Ja też wszystkiego nie dam rady nagrać, no bo uciekają z tego oczka, jak podchodzę mega blisko, ale korzystają, świetnie się mają, więc to najważniejsze. Tak sobie myślę, jakby tutaj od tego wybiegu kaczek na tej trawie dupnąć, czy dać tę siatkę, bo wtedy mam jedną ścianę z głowy, bo to jest ściana woliery. Tam mają błotko, żeby się pociaplać, a dobrze wiemy, że musi lubią ciaplać. Zobacz, jak to będzie wyglądało mniej więcej.
dostałem właśnie wiadomość w trakcie robienia tego, że zmieniałem dom prawdopodobnie za kilka dni. Tak więc nie ma sensu, żebym ja to sklecał całe, jak mam tamtą prowizorkę, bo tamta prowizorka im jeszcze starczy. Myślałem, że pobędą tu jeszcze miesiąc spokojnie, ale no za miesiąc mogą się już nie nadawać do tak łatwego transportu jak teraz, bo one bardzo szybko rosną, zaraz wam pokażę, bo też ich dość trochę nie widzieliście. Cześć. 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 Czy wy widzicie, jakie one już są wielkie? No i tutaj mają właśnie tę prowizorkę połataną. Te mają basenik do kąpania się. Faktycznie się kąpią, tylko że jak się podchodzi, to uciekają. To już obkrążają mnie, szukają, czy mogą coś dziubnąć, czy nie. Nie. Matko jedyna. Nie, nie jedz. No i one tak będą biegać za tym. Masakra. Chcę je zapoznać, chcę zobaczyć. Znaczy ja już widziałem inaczej. Chcę wam pokazać reakcję starszych emu na nie, tylko do tego będziemy musieli wziąć większy transporter, tak żeby też były bezpieczne. Co wam potem powiem. A weźmiemy sobie chyba to, tylko jest trochę mokro. Czekajcie. Padało. To się nadaje. Na chwilę chociaż. Z góry jest suche. Ej, wracaj tu, koleżko. Zatrzymaj się. Hop. Hop. Już. Siedź tu. Dobra. Pan przez tworze już tu zmierza. Patrzy, co to się dzieje. Dante, słuchaj, to są twoje dzieci. Nie wiem, czy ty o tym wiesz. No nie patrz się tak, jakbyś ducha zobaczył. No twoje. To są dokładnie twoje dzieci. A gdzie jest Zemusław? On też musi zobaczyć. Ale Dante, wam powiem o dziwo, ogólnie jest tak, że samice są bardziej agresywne do młodych, bo to samiec odsiaduje i też hodowcy mówią, że jak samiec wysiedzi, to warto wziąć samicę, bo może zrobić krzywdę małym. Tak więc w sumie się sprawdza, że Dante jest bardziej taki spokojny do maluchów, a Emusław był bardziej taki drażliwy, ale nie widzę Emusława, żeby tu szedł. Maluchy zaciekawione dorosłym. Dorosły Dante zaciekawiony małymi. A co to jest? Co to jest, Dante? Co? Mam nadzieję, że w przyszłym roku już sobie wysiedzisz coś sam, koleżko. Dałbyś coś dziecku, a nie sam żarł. Taki właśnie jesteś. Zszedłem do Emusława. Emusław patrzy, co to. Jak coś, on się pierzy tam, więc spokojnie. No to ty jesteś matką, Emusław, to ty! Nie uciekaj od odpowiedzialności, Emusław! Okej, schodzi cała dwójka. Chyba się nagadali. Już wiedzą, co muszą zrobić w tej sprawie. Emusław jak kuka. Ale nie jest tak agresywny jak na początku, jak trzymałem małe w rękach przed siatką, jak się wykluły, to patrzcie tutaj na filmiku, co robił wtedy. Patrzcie się. Emusław, co ci się robi? To jest twoje dziecko pierworodne. Ładny. Masakra z wami. Ej, Dante. Tak wręcz syczał, po prostu miał mord w oczach, a tutaj tak powiedziałbym, że bardzo na spokojnie. Już gęsi są chyba bardziej zainteresowane tymi maluchami niż on.
A maluchy w sumie mają wywalone. Po prostu chcą wyjść i dalej skubać trawę, bo się próbują przyciskać. Też jakby były wystraszone, to by cały czas popiskiwały, darły się, więc spokojnie, maluchom się nic nie dzieje. Ale myślałem, że będą bardziej zainteresowani, szczerze powiedziawszy, swoim macierzyństwem. O, Emusław, co to za dziwne ruchy? Gęś chyba zwątpiła, jak mały poszedł w jej stronę. Ale dobrze, nasi rodzice nie są za bardzo zainteresowani w takim razie dzieciakami. Dzieciaki odstawiamy na wybieg. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze coś dla was z nimi nagrać. Dajcie mi znak w ogóle, co byście chcieli z nimi jeszcze zobaczyć. I będziemy działać. Szkoda, że nie mogę ich zostawić. No niestety, mam jedną parę. I na tym chcę jednak zostać przemu.